Czaj i Nagielski świętują rocznicę związku, takich nikt się nie spodziewał. Daniel Kuczej w zeszłym roku po raz pierwszy publicznie wyznał, że jest homoseksualista i nie po drodze mu spłycia przeciwna. Mężczyzna otworzył się również na inne trudne tematy i opowiedział m.in. o swoim dzieciństwie i traumach, które do chwili obecnej niekiedy spędzają mu sens powiek. Zdradził, że w życiu został napadnięty przez pedofila, co polozyło się cieniem na całym jego istnieniu i w konsekwencji doprowadziło do uzależnień, z którymi walczy do dzisiaj. Mowa tu chociażby o alkoholizmie, z którym ma kłopot. Dzięki obecności ukochanego blisko stara się przezwyciężać swoje demony. Teraz doma świętuje publicznie rocznicę związku z przystojnym tancerzem. Znany trener personalny odnalazł szczęście w miłości u boku przystojnego tancerza i choreografa Tomasza Nagielskiego, który z powodzeniem rozwija karierę zawodową w showbiznesie, współpracując ze sławami znanymi z pierwszych stron gazet. Mężczyzna pomagali już Margaret, Sarze James czy Vicky Gabor. Rocznicę bycia razem Kczaj i Nagielski postanowili uczcić tancem, który wykonali przed Palacem Kultury, bedacem swoista wizytówka stolicy. Nagranie chętnie pokazali w sieci. Rok temu po pierwszym spotkaniu, to nawet randka nie była, mówię do niego, bo jak masz te teledyski, to może zostan u mnie kilka dni, będziesz miał bliżej rano na plan. No i został. Kropka. Czytamy we wpisie poruszonego Kczaja. Widząc post Kczaja, Nagielski szybko zareagował, odpowiadając mu równie uroczymi słowami: kocham. Plus jeden dzień dłużej dopisał w komentarzu Nagielski. Historia poznania obu panów wzruszyła internautów, którzy postanowili dołożyć swoje 5 groszy do tych wspominek i w komentarzach przytoczyli własne opowieści o początkach związków. Kczaj chętnie podchwycił ton ich wypowiedzi i wlaczył się w dyskusję, kontynuując rozpoczęte we wpisie wyznanie. Żeby było śmieszniej, to ja w ogóle nie szukałem i nawet na początku mówiłem, ze związek mnie nie interesuje. Ani się obejrzałem, a wieszal mi majtki na suszarce, dodał w komentarzu pod postem.